Dzień dobry. Nie żadne aktualności. Jeżeli ktoś czeka na aktualności, to chyba nie dziś, chyba że coś się wielkiego wydarzy i poczuje potrzebę skomentowania. Ponieważ udaję intelektualistę, postanowiłem, że w scenerii moich pogadanek będą takie piękne książki, piękne bo stare. Zauważyłem, że niektórzy tak robią i myślę, że to jest dobry pomysł, bo to robi dobre wrażenie. Na wierzchu jest Wojna galijska Cezara, wydanie szkolne, ale francuskie. Pod spodem O najwyższym dobru Leonarda Lesiusza, jezuity, o takiego neoscholastyka z XVII wieku. A poniżej nawet nie wiem co. A, Jean-Jacques Rousseau. Także Rousseau musi być koniecznie, a pod spodem jeszcze jakaś tam specjalistyczna książka o reasekuracji pewnego brytyjskiego, polskiego pochodzenia adwokata obsługującego rynek reasekuracyjny w Londynie i na Bermudach. To już jest mądrze. Pod spodem jeszcze jest książka o masonerii, ale jej nie widać. Dobra, więc do rzeczy, do rzeczy. A rzecz jest taka właśnie nieaktualna, mianowicie o tym, jak nowy terror, ten miękki terror, o którym pewnie będę ciągle powtarzał, bo jest to kwintesencja naszych czasów. Jak ten terror się rozwinął wraz z tym przewrotnym humanizmem, z tym antywojennym, pokojowym ruchem, z tą godnością człowieka, z prawami człowieka i z tym wszystkim, co przyniosła nam epoka rewolucji. Od jawnego okrucieństwa do ukrytego okrucieństwa. Czy od jawnych egzekucji do egzekucji w cichym pokoiku dokonywanych przez pielęgniarkę, która podaje staruszkowi, a coraz częściej i nie staruszkowi, szklaneczkę z trucizną. Od wojny pustoszącej ziemię i ludzkość do pustoszenia dusz. Od łagodnego, od niełagodnego terroru, okrutnego terroru, do terroru łagodnego, maseczkowego. Sebastian Kurz, premier, kanclerz Austrii i Jarosław Pinkas, to było akurat wczoraj Pinkas, nasz główny inspektor sanitarny, wprost mówią, to jest ten symbol, to jest przypomnienie te maseczki, żebyśmy się bali. Maseczki służą zastraszeniu, terrorowi. Terror znaczy zastraszenie. Ja sięgnąłem po taki artykuł znanego w Polsce, tłumaczonego na polski postępowca, humanisty, Kanadyjczyka chyba, Stevena Pinkera, gwiazdor nauki naprawdę, prawdziwy mąciciel, bo tacy teraz są w cenie, znaczy w cenie u tych, którzy kreują pieniądze i nam, ale też nas zmuszają do płacenia, piorąc nam mózgi, bo w końcu my kupujemy ich książki. Ja przynajmniej kupowałem kiedyś książki tych mącicieli. To jest tak, że jeden jego artykuł sprzed 13 lat jest chyba dogodnym punktem zaczepienia do takich właśnie uwag o tych zmianach w cywilizacji. W XVI-wiecznym Paryżu, tak pisał Pinker w The New Republic z 19 marca 2007 roku, to była faza tego pisma amerykańskiego, faza bardzo postępowa. To pismo przeżywało przez te prawie 100 lat już chyba meandry niesamowite. Pinker pisał za czasów demokratyczno-postępowych. Otóż w tamtym Paryżu sprzed XVI-wiecznym nawet królowie świetnie się bawili, kiedy publicznie palono kota, spuszczając go powoli w chuście do ognia. Ostatnimi czasy przemoc, tak się ten Pinker cieszy, ustępuje i żyjemy prawdopodobnie w najbardziej pokojowym momencie życia naszego gatunku na Ziemi. Tutaj uwaga, zwracam uwagę na połączenie nieuprawnione przemocy z pokojem, znaczy braku przemocy z pokojem. Zaraz do tego wrócę. Pinker dowodzi, że schyłek przemocy jest zjawiskiem fraktalnym. Fraktale, no to chyba raczej wiemy, co to jest. A więc schyłek przemocy jest dostrzegalny w skali tysiącleci,
ale też w skali lat. Są to w dużej skali i w małej skali. Zwraca uwagę, że postępowy psycholog i filozof, moją uwagę zwraca, że ten postępowiec jako przykład podał męczarnię kota, a nie na właśnie te publiczne egzekucje typowe dla czasów no, przed XIX wiekiem, przed nadejściem wielkiego humanizmu, te egzekucje przez wywlekanie żywych wnętrzności na przykład. W Polsce było często rozbójników, tak karano oczywiście przy ludziach, ale postępowcy kochają zwierzątka. Po swojemu kochają zwierzątka, to znaczy też je dręczą, ale dręczą je na nowo, w nowe sposoby, trzymając je. Tu się narażę licznym chyba wśród moich widzów, miłośniczkom, zwłaszcza kotów, które zajmują się dręczeniem, okaleczaniem i trzymaniem tych dzikich w gruncie rzeczy zwierząt zamkniętych w domach, tak, że te zwierzątka no, są po prostu głupie i czytam na swoim osiedlu ciągle ogłoszenia, że kot zginął. Kot nie może zginąć. Normalny kot nie ginie. To nie jest kot. No dobra, a więc postępowcy tak po swojemu kochają zwierzątka. Ponadto postępowy ruch przeciwko przemocy wraz z Pinkerem fałszywie utożsamia, właśnie to mówiłem, przemoc z wojną i okrucieństwem. A non-violence czy non-violence, brak przemocy, spokojem i brakiem bólu. Pinker zachwyca się spadkiem zgonów w wyniku działań zbrojnych z 65 tysięcy w latach 50. XX wieku do mniej niż 2 tysięcy rocznie pół wieku później. I to prawda, rzeczywiście wojny pochłaniają coraz mniej ludzkich żywotów. Wojny, choroby, wypadki coraz rzadziej nas zabijają, zabija nas co innego. Starość, oczywiście, bo i tak musimy umrzeć, ale poza tym coraz częściej aborcja, eutanazja. Ruch pokojowy, czyli pacyfizm, upowszechnił się podczas I wojny światowej, kiedy coraz bardziej oświeceni, uświadomieni reprezentanci klasy zwanej mięsem armatnim masowo dostrzegli absurd tamtej rzezi. Rzezią nazwał tę wojnę, bezsensowną rzezią, nazwał ją papież katolików Benedykt XV. Tę świadomość, że to jest rzeź, zagospodarowali postępowcy, chociaż jako pierwszy właśnie wyraził tę myśl papież. Ruch non-violence przylepił się do pacyfizmu, ale nigdy dobrze nie umiał wyjaśnić, o co mu chodzi. Pojawiła się w Europie indyjska, sanskryckie słowo ahimsa, tak, czyli ta łagodność bez przemocy. Teozofowie, ezoterycy, pięknoduchy zapatrzeni w indyjskich dżainistów postanowili nie zadawać cierpienia istotom żywym. Ale ta ahimsa nigdy nie była konsekwentna. Pilnujemy, żeby nie zniszczyć pajęczyny w lesie. Ja pilnuję, bo nie lubię, jak potem pająk po mnie łazi. Ale dżainiści tam czy inni pięknoduchy europejskie z pewnym na przykład księciem włoskim słynnym Lanza del Vasto to nie niszczyli pajęczynek, tylko przypadkiem, czy oszczędzając tego okrutnego pająka, nie skazujemy na bolesną śmierć Bogu ducha winnej muchy? Jaka to ahimsa? Czy stosując eutanazję zadajemy ból czy nie? Co czuje ofiara eutanazji w momencie zgonu? Czy to nie jest przypadkiem jakiś ostateczny ból? Czy cierpienia duchowe, psychiczne wolno zadawać, czy tylko złe są tylko cierpienia fizyczne? Na te pytania już sobie odpowiada także postępowy świat, o czym zaraz. W każdym razie, jeżeli mowa o śmierci, to mimo upadku religii, czy często też wiary w jakieś życie po śmierci, setki milionów, może miliardy bliźnich zadają sobie pytanie, co czujemy po śmierci. Przemoc psychiczna jest teraz popularna, więc pogadajmy o niej.
Ona wcale nie musi boleć ofiary. Rzeczywiście jest bezbolesna. Przynajmniej z początku. Magnaci medialni, szamani kultury masowej, autorytety moralne, politycy, wszyscy oni stosują przemoc psychiczną, korzystając z pozycji przewodników ludzkich stad. Miliony ofiar są znieczulone na ból. Weźmy taką bardzo banalną, codzienną, przyziemną sprawę, jak nieustanny hałas płynący ze słuchawek, z głośników. W tekstach piosenek, w tekstach komunikatów pełno jest upokarzającego ogłupiania. W telewizji, w radiu, jak się jedzie, jak jeżdża autobusami, to kierowcy słuchają, jakie słuchają radia. Na bazarku każdy ma jakieś tam radio włączone, już coraz rzadziej. I to jest więcej niż propaganda. To jest całościowe kształtowanie poddanych. Ofiary przyzwyczajają się do tego tak jak do narkotyku. Nie boli. Narkotyk płynie do mózgu nieustannie, aż po zgon. No i teraz weźmy prawdziwe środki modyfikujące pracę układu nerwowego. Czy dziedzic lub jego arendarz, który rozpijał poddanych, stosował przemoc? Czy propaganda narkotyków skutkuje cierpieniem? Przecież narkotyki zwykle usuwają ból fizyczny i psychiczny. No, na pewien czas. Takie znieczulenie musi skończyć się kacem. W tym życiu albo w przyszłym, jeżeli w nie wierzymy. Nadeszły czasy, kiedy w ramach etatyzacji rodziny i firmy funkcjonariusze państwowi, bardzo zachęcani u nas w Polsce przez premiera Morawieckiego zresztą, przedtem przez poprzedni rząd też, PO-wski, już nie tylko wkraczają na teren prywatny, ale nawet mogą skazać współpracownika albo domownika za psychiczne znęcanie się nad kolegą lub współmałżonkiem, najczęściej nad koleżanką i żoną. Są paragrafy w kodeksie pracy, są paragrafy już nie w kodeksie rodzinnym, a są osobne ustawy specjalne, które tym się zajmują. Jest niebieska linia słynna. Najczęściej dzieje się to bez twardych dowodów i pod lada pretekstem. Często jest to pokłosie jakichś sporów, jakichś starań rozwodowych. Małe żuczki są tępione, ale wielkie żuki nie są tępione. Przemoc psychiczna na wielką skalę nie tylko pozostaje bezkarna, ale wręcz się nasila, a państwa i rządy pozostają na jej usługach. Rządy też stosują skuteczną przemoc psychiczną. Polska, rok 2020. Pada miękki, nielegalny zresztą, rozkaz noszenia maseczek. Bardzo miękki. Każdy może wyjaśnić służbom porządkowym do niedawna, że ma schorzenie układu oddechowego. No teraz można wyjaśnić, że jesteśmy chorzy psychicznie, tak? Rząd straszył, już nie straszy, bardzo wysokimi karami finansowymi. Ale policja tego nie egzekwowała, a przynajmniej na niewielką skalę. Po kilku miesiącach sądy masowo zresztą odkręcają tamten obłęd, tamte mandaty. Ale wiosną tamte zabiegi były skuteczne. Zastraszenie, czyli terror, ogarnął przygniatającą większość społeczeństwa. Czy to jest przemoc? To jest ta przemoc psychiczna, którą wytykają postępowcy małym żuczkom, czyli tym mężom, którzy się szarpią z żonami albo dadzą wpysk, nie wiem, dzieciakowi, który wraca nad ranem i robi awanturę. 100 lat temu na pewno nie mieli, na pewno na świecie no mieliśmy więcej szkód, krzywd, czyli tych szkód niematerialnych, bo krzywda to jest szkoda niematerialna na wojnach, tak? Jeszcze mniej, 70 lat temu oczywiście. No i teraz powiem parę słów o jednej z branż, które 10 miesięcy temu opowiadałem o tym w bardzo popularnym filmiku w lipcu. Wielki żydomason, straszny Jacques Attali, skazał tę branżę na zagładę. Powiedział, że ma być przez wielki kryzys unicestwiona. W dawnych wojennych czasach było jasne, że takie wojenne szaleństwa królów, potem ukrytych oligarchów, czyli władców tak naprawdę demokratycznych, są zasadniczo nieubezpieczalne. Ubezpieczyciele nie płacili za to odszkodowań. No, zwykle. Obecnie szkód wojennych jest niezmiernie mało.
Ale królowie, ukryci za fasadą demokracji, powodują gigantyczne szkody, chociażby lockdown, no, prawie globalny, i żądają od ubezpieczycieli wypłat nawet wbrew umowom z klientami. To się dzieje od paru miesięcy. O, to właśnie jest, a chyba o tym opowiadałem, to jest ten dowód tego, że proroctwa Talego miały podstawę. On coś wiedział. Grupy rządzące Zachodem, Rosją, Chinami, obecne grupy, te oligarchie tamtejsze, istnieją już od wielu dziesięcioleci, nawet stuleci. Uzupełniają się przez dziedziczenie, owszem, tak, no i przez kooptację. Kooptacja była zasadą masonerii, kiedy ona powstawała na początku XVIII wieku. Nie oskarżam masonerii o to, że jest szkieletem tego, o czym opowiadam, tej cywilizacji. Może jest, ale chyba nie jest tylko raczej narzędziem. Jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie, ale to jest osobny temat, masoneria, tak? Kolejne pokolenie ukrytych oligarchów Zachodu i jawnych satrapów Wschodu po stuleciu straszliwych wojen nauczyło się demolować ludzkość i człowieczeństwo żelaznym chwytem, ale w mięciutkich rękawiczkach. Koszty są mniejsze, opór słabszy, efektywność większa. Na razie tak jest. Czujemy, że z jednej strony skuteczność tego miękkiego totalizmu wyczerpuje się, więc podnoszą się przestrogi naokoło, że świat zmierza ponownie do twardych form totalizmu, że nam wszystkim wszczepią chipa, że to jest znamie bestii, tak mówią pesymiści, że będziemy jak zwierzątka hodowlane, no ale szczerze mówiąc już jesteśmy trochę, nie? Więc z jednej strony czujemy, że skuteczność tego miękkiego totalizmu się już wyczerpuje, a z drugiej strony widzimy, że narasta opór. I że być może twardy totalizm nie będzie możliwy, i to mówi optymista. Więcej prawdziwej ludzkiej wolności to nie jest takie jakieś głupie marzenie. No ja jestem optymistą, państwa oczywiście nie zachęcam do niczego. Bądźcie pesymistami albo optymistami, jak chcecie, ale myślę, że dałem do myślenia troszeczkę. Pozwolę sobie, jak zwykle, poprosić o subskrypcję, o jakieś łapki w górę, takie rzeczy. I dziękuję bardzo za aż 17,5 minuty uwagi.